Czy w ogóle warto robić notatki, skoro badania naukowe dowiodły, że robienie notatek to mało skuteczna metoda nauki? Naukowcy z Kent State University dowiedli, że notowanie i robienie podsumowań to nauka pasywna, a więc mało skuteczna. Mimo to nadal robię notatki. Co prawda nie ze wszystkich przedmiotów i nie jest to moja główna metoda uczenia się, ale nadal je robię. Dlaczego? Przypisywanie do zeszytu definicji, cytatów i fragmentów z podręcznika to rzeczywiście nauka pasywna, która nie pobudza zapamiętywania. Jednakże możemy wbudować do naszych notatek system nauki aktywnej, który zwiększy jej skuteczność. Nauka aktywna, czyli najlepszy potwierdzony badaniami sposób uczenia się, bazuje na odpytywaniu się, czyli odtwarzaniu informacji z pamięci. Jeśli się odpytamy, to zapamiętamy. Zatem jeśli zbudujemy notatkę w taki sposób, aby łatwiej nam było się z niej odpytać, to będziemy uczyć się aktywnie, czyli efektywnie. Najłatwiejszym na to sposobem będzie zbudowanie naszej notatki w postaci pytań i odpowiedzi. Zamiast pisać notatkę prozą lub wypisywać zdania od myślników, lepiej jest u góry napisać pytanie, na przykład jak jest zbudowane mitochondrium, a na dole napisać odpowiedź. Ta prosta i niewielka zmiana będzie nam przypominać o tym, że gdy siadamy do nauki z naszej notatki, to mamy się z niej odpytać, a nie tylko przeczytać ją. Zatem proces nauki ma polegać na przeczytaniu tylko pytania u góry, zakryciu ręką czy kartką odpowiedzi i spróbowanie z pamięci odpowiedzenia na to pytanie. Gdy zatniemy się odpowiadając, to wtedy i tylko wtedy możemy sprawdzić, jaka była odpowiedź. Następnie ponawiamy cały ten proces aż do momentu, gdy idealnie będziemy mogli z pamięci odpowiedzieć na to pytanie. Zadając sobie ten trud przepytywania się, zwiększamy skuteczność naszej nauki. Podczas niej co chwilę będziemy popełniać błędy i się zacinać, ale właśnie o to chodzi, gdyż najlepiej uczymy się na błędach. A im więcej zrobimy ich w domu podczas uczenia się, tym mniej ich zrobimy na teście. Ja osobiście tworzę swoje notatki w programie Notion. Robię to dlatego, ponieważ po pierwsze szybciej piszę na klawiaturze niż długopisem, a jak już wiesz, ważniejsze nie jest samo tworzenie notatek, a odpytywanie się z nich. Zatem oszczędzam na procesie tworzenia, a zyskuję go na odpytywanie się. Dodatkowo korzystając z Notion mam zawsze łatwy dostęp do swoich wszystkich notatek, niezależnie czy korzystam z komputera, z tabletu czy ze smartfona. Notatki Notion tworzę wyłącznie w postaci pytań i odpowiedzi. Gdy stworzę taką notatkę, zawsze najpierw na głos odpowiadam na dane pytanie i dopiero później sprawdzam odpowiedź. Dodatkowo staram się wprowadzić taki element gry do mojej notatki, zaznaczając sobie kolorem, jak łatwo mi poszło dane pytanie. Zaznaczam je na zielono, jeśli od razu znałem na nie odpowiedź, na pomarańczowo, jeśli odpowiedziałem na dane pytanie, ale sprawiło mi to jakiś problem, i na czerwono, jeśli w ogóle nie pamiętałem odpowiedzi na to pytanie. Słuchając tych wyjaśnień, możesz mieć pewne wątpliwości. No bo przecież tworzenie pytań i odpowiedzi można robić w postaci fiszek, a one mają też dodatkowe zalety, jak na przykład planowanie nam nauki w myśl Space Repetition, czy łatwiejsze utrzymanie koncentracji i uwagi, przez to, że nauka z nich przypomina teleturniej. I to wszystko jest prawdą, dlatego robienie fiszek to moja kluczowa technika uczenia się. Jednakże robienie notatek ma też swoje unikalne zalety, przez co nadal je robię. Jakie to zalety? Po pierwsze, w sytuacji, gdy temat, którego chcemy się nauczyć, ma wiele źródeł, wtedy notatka jest niezastąpiona. Jeśli jednocześnie chcemy się nauczyć informacji z kilku książek, filmiku na YouTubie i prezentacji od wykładowcy, to notowanie pozwala zawrzeć najważniejsze informacje z tych wszystkich źródeł i mieć je w jednym miejscu. Dzięki notowaniu możemy stworzyć świetny fundament, nie tylko do wkucia, ale i do zrozumienia tematu. Dlatego szczególnie jeśli uczymy się czegoś trudnego, to zrobienie notatki pozwoli nam na budowanie wiedzy od podstaw. Po drugie, notatka ułatwia zachowanie w pamięci pełnego obrazu tematu. Co to znaczy? Jeśli nasza notatka, na przykład o zapaleniu płuc, podzielona jest na subtematy, jak objawy, diagnostyka, leczenie, to nieważne ile dodatkowych pytań i informacji dodamy pod każdym subtematem, to od razu na pierwszy rzut oka będziemy wiedzieli, gdzie jest miejsce tej informacji. To zdecydowanie ułatwia rozumienie tematu. Dzięki temu nasza notatka nie jest zbiorem losowych faktów, tylko ma zachowaną strukturę, co chroni nas przed pogubieniem się w temacie. Staje się ona rusztowaniem naszej wiedzy, do którego możemy dodawać kolejne informacje, bez obawy, że nie będziemy wiedzieli, czego one dotyczą. Jeśli stworzę notatkę o zapaleniu płuc, a po 2 dniach dowiem się czegoś nowego o leczeniu tego schorzenia, to mogę łatwo dodać taką informację w sekcji leczenie, najlepiej w postaci pytania i odpowiedzi, przez co od razu wiem, gdzie jest miejsce tej informacji. Jest to jedna z ważniejszych zalet, gdyż zgubienie pełnego obrazu tematu i pogubienie się wśród tych nowych informacji jest jednym z największych zagrożeń uczenia się z fiszek. Jeśli będziemy dodawać kolejne fiszki do naszej talii, to nasz temat może zmienić się w zbiór losowych faktów bez przyczynowo-skutkowej struktury.
Wtedy potrafimy odpowiedzieć na poszczególne pytania na fiszkach, ale trudniej jest nam odpowiedzieć cały temat z pamięci. Zatem kuleje wtedy zrozumienie całego tematu. Dlatego budowanie uporządkowanej notatki, ale w postaci pytań, pozwala na zarówno aktywne odpytywanie się, tak jak przy fiszkach, ale także zachowanie pełnego obrazu tematu. Po trzecie, przez to, że notatka jest lepiej uporządkowana i bardziej poglądowa w porównaniu z fiszkami, to jest ona dobrym wyborem, jeśli będziemy chcieli wrócić do naszej notatki po długim czasie. Szczególnie w sytuacji, gdy zebraliśmy już najważniejsze informacje z różnych książek i prezentacji, to jest ona wartościową bazą wiedzy o danym temacie. Często bardziej wartościowa od opisów bezpośrednio z podręcznika. No i wreszcie, warto jest robić notatki ze zajęć i wykładów. Wiem, że trudno wtedy je budować w postaci precyzyjnych pytań i odpowiedzi, ale i tak warto jest wtedy notować. Z prostego powodu. Jeśli nie notuję podczas zajęć, to bujam w obłokach. Myślę o wszystkim innym, tylko nie o tym, o czym mówi wykładowca. Dlatego nawet jeśli takie szybkie notowanie na zajęciach nie jest idealną notatką do nauki aktywnej, to przynajmniej pozwala na zachowanie skupienia na przedstawianym temacie. I to samo skupienie pozwoli na zapamiętanie więcej zajęć w porównaniu z sytuacją, gdybym nie notował. Zatem czy warto robić notatki? Tak, jeśli budujemy je w myśl nauki aktywnej, a przede wszystkim przepytujemy się z nich, zamiast je tylko czytać. Czy ja robię ze wszystkiego notatki? No nie, mi nadal bardziej odpowiadają fiszki. Jednakże wybieram robienie aktywnych notatek w Notion jako metodę pierwszego wyboru w przypadku tematów, które uważam za szczególnie ważne i takie, które przydadzą mi się w przyszłości oraz takie, do których będę chciał dodawać kolejne informacje. Przy takich ważnych tematach, w którym chciałbym mieć rozleglejszą wiedzę, taka notatka, jak już mówiłem, będzie rusztowaniem, na którym będę budował dogłębną wiedzę o tym temacie. Dzięki za oglądanie. Jeśli masz jakieś pytanie co do tego tematu lub interesuje Cię jakiś jego element, koniecznie daj mi znać w komentarzu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie.